Zacznij od uśmiechu, zacznij od powiedzenia sobie, że to będzie dobry dzień. Naucz się doceniać małe rzeczy. Naucz się żyć tu i teraz, bo teraźniejszość pozwala tworzyć szanse, które zmieniają przyszłość. Zrozum, że jesteś bohaterem swojego życia, reżyserem tworzącym własny scenariusz i nigdy się nie zatrzymuj, idąc w stronę słońca i tańcząc w deszczu. Wiem, że jesteś wyczerpany kontaktami z ludźmi, którzy cię nie cenią, którzy cię nie szanują, którzy nie dbają o twoje uczucia. Więc po tylu rozczarowaniach chcesz czegoś prawdziwego i szczerego. Chcesz prawdziwej miłości, która daje ci bezpieczeństwo. Wiem, że zasługujesz na to, aby być z kimś, kto wysyła ci dzień dobry każdego ranka, bo myśli o tobie. Chcesz być z kimś, kto nie boi się ujawnić swoich uczuć, kto pozwala zobaczyć, co jest ukryte głęboko w jego sercu lub w jej sercu. Chcesz kogoś, kto dzieli każdą część duszy i serca z tobą, kto ma wielką pasję do życia i miłości. Nie chcesz nikogo, kto budzi w tobie wątpliwości, kogo musisz pytać, czy jesteś w jego życiu. Nie chcesz nikogo, kto zmusza cię do ciągłego myślenia, ale raczej budzi radość i zaufanie. Zasługujesz na to, aby być z kimś, kto traktuje cię priorytetowo, kto naprawdę cię kocha i stara się to okazać. Zasługujesz na kogoś, kto jest szczęśliwy, że jesteś w jego życiu, kto cię szanuje, ceni twoje zdanie, komunikuje się z tobą i kocha cię w całości, w tym wady. Zasługujesz na kogoś, kto zapyta cię, jak się masz. Naprawdę chcę to wiedzieć. Kto chce dowiedzieć się wszystkiego o tobie, oferuje ci spokój i troskę. To pokazuje ci, jak bardzo jesteś dla niego cenny, cenna. Zasługujesz na kogoś, kto jest uczciwy, lojalny i opiekuńczy. Nie chcesz idealnego związku, chcesz kogoś, kto kocha tak jak ty. Kiedy cały świat mówi ci, jak masz żyć. Kiedy cały świat mówi ci, w co masz wierzyć. Co akceptować, a co nienawidzić. Kiedy cały świat mówi ci, co jest dla ciebie dobre, a co złe. To żyj tak, jak chcesz. Wierz w to, co chcesz. Akceptuj to, co jest w marginesie tych wierzeń. I nigdy, ale to nigdy, nie pozwól sobie wmawiać, co jest dla ciebie dobre. Zamiast słuchać świata, posłuchaj głosu swojego serca, rozsądku, intuicji, ona powie ci prawdę. Mądrość to umiejętność opisywania innych tak, jak sami siebie postrzegają. Ponieważ większość ludzi, których znam, oni zapomnieli o mnie, ja też musiałem zapomnieć o nich i zacząć życie w samotności, z nowym ja, z nowymi ludźmi, którzy mnie otaczają. W porządku jest mieć nadzieję, że będziesz osobą bardziej pewną siebie, bez łamania obietnic. Bóg, cierpienie, cywilizacja, człowiek, ludzie, filozofia, historia, kobieta, mężczyzna, dzieci, rodzina, przyjaciele, miłość, młodość, starość, piękno, brzydota, Polacy, Polska, prawda, kłamstwo, prawo, sprawiedliwość, prawo człowieka, przeszłość, przyszłość, wspomnienie, tu i teraz, teraźniejszość, religia, samotność, słowa, czyny, mowa, śmiech, smutek, śmierć, przemijanie, wojna, wolność, zło, dobro, życie, byt, równość, niepełnosprawność. Wszyscy, moi drodzy, jesteśmy równi. Nie ma, że nie. Może każdy postrzegać siebie, jak i zarówno innych, inaczej. To nie ma, my na to wpływu nie mamy. Jak nas widzą, tak nas piszą. Pamiętajmy, jeżeli ktoś coś ma do nas, miejmy w to wylane. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich moich widzów, którzy mnie oglądają i życzyć wam wszystkiego dobrego w życiu prywatnym, osobistym, jak i zawodowym. A teraz, moi drodzy, chciałbym serdecznie was zaprosić na audiobooka z Fobia Społeczna. Co to jest, jakie są tego objawy i z czym to się wiąże i jak to leczyć. Oczywiście materiał został napisany przez lekarza
nie będę podawał imienia i nazwiska, to są po prostu informacje wzięte, zapożyczone z internetu, ogólnodostępne. Także zapraszam Was do wysłuchania, moi drodzy. Pozdrawiam. Ludzie mają wrodzony talent do wybierania właśnie tego, co dla nich najgorsze. Pozbierać jest się 10 razy trudniej, niż rozsypać. Na pustyni jest się trochę samotnym. Równie samotnym jest się wśród ludzi. Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót, spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie, by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze, by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości, ani przyszłości. Żyją, jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli. Zawsze trzeba być ostrożnym z książkami i z tym, co w nich jest, bo słowa mają moc zmieniania ludzi. Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo. Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin. Nieliczni pozostają z nami na zawsze. Prawda jest taka, że ludzie mają pewną wspaniałą cechę. Zmieniają się. Nie, piekło nie ma nic wspólnego z miejscem, piekło wiąże się z ludźmi. Może to ludzie są piekłem. Ludzie zawsze mają swoje tajemnice. Chodzi tylko o to, żeby je odgadnąć. Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym, co mówią. W tym, kim są. Nie ma nic z wyjątkiem cierpienia i żalu, gdy myślimy o rzeczach i ludziach, których nie możemy mieć, o możliwościach, których nigdy nie zyskamy. Ludzie lubią wymyślać potwory i potworności. Sami sobie wydają się wtedy mniej potworni, wtedy jakoś lżej im się robi na sercu. I łatwiej im żyć. Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą. Wiemy o tym, ale za każdym razem, gdy się to zdarza, jesteśmy zaskoczeni. To jedyna rzecz w naszej egzystencji, której możemy być pewni, ale często łamie nam serce. Bardzo pouczające jest patrzeć na ludzi nieświadomych tego, że ktoś ich obserwuje. Nigdy nie wiadomo, czego można się dowiedzieć. Zawsze wydawało mi się absurdalne, że ludzie chcą się z kimś zadawać tylko dlatego, iż ten ktoś jest ładny. To jakby wybierać płatki śniadaniowe ze względu na kolor, a nie na smak. Ale nie jestem ładna, nie z bliska, w każdym razie. Na ogół im bardziej ludzie się do mnie zbliżają, tym mniej staje się dla nich atrakcyjna. Natura jest niczym dziecko bawiące się naszym życiem. Znudziwszy się popsutymi zabawkami, porzuca je i zastępuje nowymi. Z każdym dniem rozumie fobia społeczna, lęk przed ludźmi. Każdy człowiek czuje się czasami nieswojo w sytuacjach społecznych. Czy to przed rozmową kwalifikacyjną, wystąpieniem publicznym, podejściem do zupełnie obcej grupy osób, każdy człowiek może się stresować w związku z koniecznością porozmawiania z innymi ludźmi. Niezależnie od tego, czy to cała grupa osób, czy jedna osoba. Wszystko to może wywoływać emocje i sprawić, że poczujesz stres. Trema nie jest niczym niezwykłym. Jeśli jednak paraliżuje cię sama myśl przed porozmawianiem z kimś, jeśli najprostsza, najzwyklejsza interakcja społeczna budzi w tobie paraliżujący lęk, sytuacja robi się poważna. Być może to fobia społeczna. Czym jest fobia społeczna? Fobia społeczna należy do grona zaburzeń lękowych i klasyfikowana jest jako zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną. Najbardziej charakterystyczną cechą fobii społecznej jest oczywiście lęk. Nie jest to zwykła trema przed wielkimi wystąpieniami przed gronem obcych ludzi. To coś, co paraliżuje i zmusza człowieka do wycofania się z życia społecznego, czasami wręcz do drastycznego odcięcia od wszystkich ludzi. Fobia społeczna działa nie tylko w przypadku kontaktów osobistych. Objawiać się może też paraliżującym strachem przed wykonaniem połączenia telefonicznego czy odebraniem takiego. Może paraliżować przy wykonywaniu nawet najprostszych czynności, nawet zwykłe zrobienie zakupów i krótka interakcja z ekspedientką może absolutnie przerażać i zmuszać do załatwiania wszystkich spraw przez internet i bez kontaktu z innym człowiekiem,
Nawet jeśli to zwykłe zakupy spożywcze, osoby dotknięte fobią społeczną czują ogromny lęk nie tylko przed kontaktami z innymi osobami. Lęk budzi w nich sama idea, że mogliby się z kimś spotkać i z kimś porozmawiać. Sama idea odebrania telefonu i wdania się w konwersację czy konieczność rozmowy z kimś w windzie podczas jazdy. Mogą dostać ataku lęku również podczas wyobrażania sobie takich czynności. Fobia społeczna może budzić nie tylko irracjonalny strach przed podejmowaniem interakcji z innymi ludźmi, ale też na przykład przed publicznym jedzeniem. Osoby z fobią społeczną boją się wystawiać na kontakt z innymi ludźmi, bo panicznie obawiają się wyśmiania czy negatywnej oceny. Dlatego izolują się od ludzi i starają się nie wchodzić w żadne kontakty. Szacuje się, że różnorodne zaburzenia lękowe dotyczą około 5-7% społeczeństwa, w tym na fobię społeczną może cierpieć od 3-4% osób. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że szacunki mogą być zaniżone. Sporo osób z fobią społeczną może nie szukać pomocy, bo przeszkadza im w tym właśnie paraliżujący lęk. Nie ma większej różnicy pomiędzy zapadalnością na fobię społeczną kobiet czy mężczyzn, struktura w tym przypadku rozkłada się dość równo, choć część badań sugeruje, że fobia społeczna u kobiet może występować nawet do 2 razy częściej niż u mężczyzn. Nadal jednak brak jednoznacznego potwierdzenia takiego stanu rzeczy. Różnice można jednak zauważyć w przejawach fobii społecznej w przypadku mężczyzn. Strach najczęściej przejawia się w zachowaniach opozycyjno-buntownicznych. Mężczyźni z fobią społeczną częściej nadużywają też alkoholu i sięgają po inne używki. Ich lęk w dużej mierze koncentruje się też na randkach i sytuacjach damsko-męskich. W przypadku kobiet natomiast częściej fobii społecznej towarzyszą inne zaburzenia lękowe, zaburzenia dwubiegunowe czy zaburzenia depresyjne. Objawy fobii społecznej. W związku z jej znacznym rozpowszechnieniem jest nawet określana przez niektórych badaczy jako choroba cywilizacyjna. Według różnych szacunków dotyka 3-13 populacji ogólnej. Charakteryzuje się występowaniem silnego lęku, zwykle związanego z obawą przed ośmieszeniem się lub poniżeniem w różnych sytuacjach o charakterze społecznym, związanych z obecnością obserwatora lub obserwatorów, jak na przykład publiczne przemawianie, podejmowanie rozmów. Samo wyobrażenie sobie, antycypacja takiej sytuacji może powodować nasilony lęk, osiągający niekiedy poziom lęku panicznego. Lękowi towarzyszą nieprzyjemne objawy wegetatywne, jak między innymi kołatanie serca, uczucie braku tchu, gorąca, pocenie się, czerwienienie się, drżenie rąk i mięśni. Osoba dotknięta fobią społeczną jest zwykle przekonana, że wspomniane objawy są dla wszystkich widoczne i kompromitujące, choć zdaje sobie sprawę z nadmierności doświadczanego lęku, nie potrafi jednak sobie z nim poradzić. Dyskomfort związany z objawami prowadzi do unikania sytuacji o charakterze społecznym, w przekonaniu o konieczności zapobieżenia katastrofie towarzyskiej może to skutkować tendencją do izolowania się od innych. Objawy najczęściej rozpoczynają się w okresie dorastania i nieleczone mogą przyjmować postać chroniczną, znacznie upośledzając codzienne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Nierzadko mogą współwystępować z nimi inne zaburzenia lękowe, afektywne, np. depresja, lub nadużywanie substancji psychoaktywnych. W literaturze fachowej zwraca się uwagę na to, że osoby dotknięte fobią społeczną są narażone na większe ryzyko uzależnień. Mogą przy pomocy NP alkoholu próbować radzić sobie z przykrymi objawami, dodawać sobie odwagi. Takie działanie jest jednak nieskuteczne na dłuższą metę, a nawet może nasilać i utrwalać dolegliwości. Przyczyny fobii społecznej. Podobnie jak w przypadku wielu dolegliwości i zaburzeń psychicznych, także w fobii społecznej przyczyny są uwarunkowane wieloczynnikowo i są wypadkową interakcji wpływów biologicznych, psychologicznych i społecznych. Po stronie tych pierwszych zwraca się uwagę m.in. na wpływ dziedziczenia oraz czynniki neurochemiczne. Z perspektywy psychospołecznej podkreśla się przede wszystkim znaczenie czynników związanych z uczeniem się. Teoria uczenia się szczególnie istotna w przypadku fobii przedstawia proste i klarowne wyjaśnienie objawów jako zachowań wyuczonych, możliwych więc do oduczenia się. Leczenie fobii społecznej. Fobię społeczną można obecnie skutecznie leczyć przy pomocy farmakoterapii i lub psychoterapii. Wiele badań wskazuje na zalety łącznego stosowania tych interwencji, jednak nie w każdym przypadku musi się to okazać konieczne i zasadne. Znaczący może wydać się fakt, że osoby z fobią społeczną stosunkowo rzadko poszukują profesjonalnej pomocy w mylnym przekonaniu, że taka już moja natura i nic się z tym nie da zrobić. Farmakoterapia.
zwykle polega na zastosowaniu leku z grupy SSRI lub wenlafaksyny. Czasami stosuje się tymczasowe leczenie uzupełniające z wykorzystaniem benzodiazepin. W przypadku leków z tej ostatniej grupy należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa można je przyjmować jedynie krótkoterminowo i najlepiej z przerwami, w przeciwnym razie tracą one swoją skuteczność, zjawisko tolerancji, a zaczynają dominować działania niepożądane i pojawia się ryzyko uzależnienia. Psychoterapia. Najczęściej uwzględnia zastosowanie technik poznawczych i behawioralnych, takich jak dezensytyzacja, przełamywanie lęku poprzez stopniowe, zaplanowane narażanie się na niego, przeformułowanie poznawcze, zmiana myślenia o objawach, własnej osobie i innych ludziach, a także cały zakres zadań domowych mających na celu stopniowe oswajanie lęku i budowanie większej pewności siebie w sytuacjach społecznych. Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy chcą ograniczyć twoje ambicje. Mali ludzie zawsze to robią, ale wielcy zawsze dają ci poczuć, że też potrafisz być wielki. Ludzie, którzy lubią cię tylko wtedy, gdy dobrze wyglądasz, nie są nic warci. Takie jest życie. Ludzie są mili tylko wtedy, kiedy wnoszą jakąś korzyść. Na własnej skórze przekonasz się, że w długiej podróży życia spotkasz wiele masek i kilka twarzy. Na świecie jest wielu ludzi, ale twarzy jest jeszcze więcej. Bo każdy ma inną. Każdy ma drugą twarz, czy tego chce, czy nie. Człowiek jest dwulicowy i coś w nim pęka, kiedy ktoś sprawi mu ból. Pokazuje tę drugą twarz demona. Życie pisze różne scenariusze i czasami jesteśmy zmuszeni do interakcji z ludźmi wrednymi. Nierzadko takie spotkania kształtują naszą osobowość. Nieograniczona władza w rękach ograniczonych ludzi zawsze prowadzi do okrucieństwa. Niewielu jest ludzi, których prawdziwie kocham, a jeszcze mniej takich, o których mam dobre mniemanie. Złośliwość to pojęcie względne. W bliższych relacjach może mieć wymiar ironiczny. Jednak to nie zmienia faktu, że złośliwe docinki najczęściej są formą społecznie akceptowanej przemocy. Złośliwość jest zawsze czyimś kosztem. Złośliwe zachowanie jest pośrednim wyrazem gniewu, stosowanym wówczas, gdy zabronione jest bezpośrednie jest wyrażanie. Zaufanie do drugiego człowieka buduje się latami, a utracone nie zawsze udaje się odbudować. Kłopot polega na tym, że ludzie są tchórzliwi, nie potrafią stawić czoła faktom. Wolą często nie wiedzieć, co mają przed nosem. To, co nas nie zabije, uczyni nas silniejszymi. Kłamstwo jest najprostszą formą samoobrony. Nie odnajdziesz spokoju, unikając życia. Trzeba żyć, a nie tylko istnieć. Nie ma nic stałego, oprócz zmiany. Życie jest skomplikowane, prawda? Właściwie to. Chyba nie. Tylko my czasami je komplikujemy. Kiedy człowiek boi się coś zrobić, wtedy wie, że żyje. Ale kiedy człowiek nie robi czegoś, tylko dlatego, że się boi, to wtedy jest martwy. Nie chcę pod koniec życia stwierdzić, że przeżyłem tylko jego długość. Chcę przeżyć też pełną jego szerokość. Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: spróbuję jutro jeszcze raz. Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie. Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze. Największym powodem do chwały nie jest nigdy nie upaść, ale umieć podnieść się za każdym razem, kiedy upadniemy. Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. Tylko ci, którzy ryzykują pójście za daleko, dowiedzą się, jak daleko można dojść. Czasami jesteśmy już o włos od osiągnięcia wymarzonego celu, jednak w ostatniej chwili coś się nie udaje. To jednak nie powód, by się poddać. O porażce można mówić dopiero wtedy, gdy rezygnujemy z podjęcia kolejnej próby. Życie po prostu jest. Trzeba płynąć wraz z nim. Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Życie jest zbyt krótkie, żeby było małe. Kochaj, żeby żyć, i żyj, żeby kochać. Miej odwagę żyć. Umrzeć potrafi każdy. Życie jest długie i nudne, jeśli nie przeżywa się go tak, jakby się chciało. Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
nigdy nie oddałbym życia za swoje przekonania, ponieważ mogę się mylić. Każdy myśli o zmienianiu świata, lecz nikt nie myśli o tym, by zmienić samego. Uwaga, zanim zaczniesz wytykać mi palcami, upewnij się, czy twoje ręce są czyste. Nie ma sensu niczego udowadniać, szczególnie ludziom, którzy uważają się za lepszych od siebie i od innych, a tak naprawdę lepsze od innych mają jedynie mniemanie o sobie. Kiedy ktoś na okrągło cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym, może cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu ty będziesz obrobiony oraz wypolerowany, a on stanie się całkowicie bezużyteczny. Nigdy nie ignoruj kogoś, kto troszczy się o ciebie, bo pewnego dnia zrozumiesz, że straciłeś diament, gdy byłeś zajęty zbieraniem kamieni. Jeśli ktoś przez cały dzień się do ciebie nie odzywa, a po jakimś czasie zasłania się marnymi wymówkami, to jest zwykłym pieprzonym kłamcą. Ile czasu zajmuje napisanie wiadomości? Kilka sekund? Jest tu ktoś z was, kto nie ma wolnych kilku sekund w ciągu dnia? Szybki telefon i krótka rozmowa to ma być rzecz niewykonalna? Proszę was. Nie wierzcie w takie bzdury. Jeśli ktoś nie odzywa się do was tak długo, to nie dlatego, że jest bardzo, ale to bardzo zajęty. To tylko dlatego, że macie po prostu w dupie. Nie szanuje cię i nie miał ochoty się odezwać. Przepraszamy, wybrany numer w tej chwili nie odpowiada, proszę spróbować później, także ja dzwonić nie będę. Jak przypomnisz sobie, to też będę miał wyłączony telefon lub będę niedostępny dla ciebie.